Firmy mieszczące się przy Nowosolskiej Strefie Ekonomicznej coraz mocniej stawiają na współpracę z lokalnymi szkołami średnimi. Programy praktyk to dla nich okazja, by zatrzymać młodych ludzi u siebie w firmie. W tej chwili kilkunastu praktykantów zamierza po ukończeniu szkoły podjąć pracę w przedsiębiorstwie. Największą korzyścią jest wiedza, którą tutaj pozyskają. Ja zawsze powtarzam, że nauka tego zawodu, nauka operatora maszyn sterowanych cyfrowo, zawodu, który w najbliższym czasie będzie z jednym najbardziej potrzebnych na rynku pracy, jest bardzo ważna. Ja przez 2 lata, jak tutaj uczę, to już moich tutaj, jak podopiecznych, już jest zatrudnionych 4. 3 z technikum, po technikum, 1 po zawodówce. Uczą się programować maszyny, uczą się operować, przezbrajać te maszyny, a także no, pełną kontrolę wykonują też oni już na maszynach, czyli odbierają części sobie, mierzą je, zanoszą też czasami do kontroli. Tak jak normalny cykl produkcyjny wygląda i normalny pracownik pracuje w ten sposób i też staramy się, żeby praktykanci w ten sposób też pracowali u nas. Korzyści, no to dużo się tu można nauczyć. Obsługi maszyn, jak one są zbudowane. Popytać nawet pracowników, jak się mierzy różnymi sprzętami, takie są wmiarki, mikrometr. Dużo się tu można nauczyć ogólnie. Dlatego lubię tutaj spędzać praktyki. Dla mnie to jest ciekawe. Po szkole zamierzam tu złożyć podanie. Jest świetną formą nauczania zawodu, według mnie, takie połączenie kształcenia teoretycznego, zawodowego w szkole oraz praktycznego w firmie. Organizacyjnie trzeba to dopracować, ale jakoś nam się udało. Czyli zbliża to tak naprawdę ucznia do przyszłej pracy, myślę, że też tutaj w zawodzie, operator CNC, w firmie Nord, ale może również w innych firmach na strefie.